piątek o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa. A teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, profesorem Adamem Strzemboszem, prowadzi Andrzej Tadeusz Fiotki. Dobry wieczór Państwu. Witamy pana profesora Adama Strzembosza, a teraz konkretnego. Pracował w Instytucie Prawa Sądowego. Od 1982 roku profesor Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 89 do roku 90 wiceminister sprawiedliwości. Od roku 1990 przez Sejm powołany pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Profesor, znawca przede wszystkim prawa karnego. Na zasadach sprawiedliwości i miłosierdzia równocześnie. Na zasadach sprawiedliwości i miłosierdzia, czy prawa człowieka... ...istotą człowieczeństwa. Jeżeli człowiek jest tym, kim jest, to z samej natury swojego człowieczeństwa coś mu się należy. Nikt mu tego nie daje, on to ma. Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Spytam jednak, co to jest sprawiedliwość? Ha! Na ten temat było wiele różnych dewagacji. Jest interesujące, może pan redaktor spojrzy do PWN-u. W ostatniej encyklopedii PWN-u jest tylko hasło sprawiedliwość społeczna, ale hasła sprawiedliwości nie ma. A na ten temat napisano wiele tomów, setki, biblioteki istnieją. Oczywiście sprawiedliwość może być różna i ta rozdzielcza, i ta dystrybutywna, i retrybutywna. Właśnie sprawiedliwość karna opiera się na sprawiedliwości retrybutywnej. Generalnie można powiedzieć, pewnie że sprawiedliwość nie rozumiem tego to słowa. Jest... Co to znaczy retrybutywna? To znaczy, to jest taka sprawiedliwość, która karze złe czyny, a nagradza dobre. A w ogóle polega na tym, żeby każdemu dawać to, co mu się należy. Mamy już pierwsze pytanie telewidza. Prosimy bardzo. Profesorze, w ostatnich tygodniach osoby z tak zwanej listy Macierewicza otrzymują wyroki uniewinniające, przy czym sądy nie raczą nawet zajrzeć w zasoby archiwalne tych panów. Prosiłbym pana profesora o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że tak się odbywa. No cóż, ja może w takim razie odpowiem, skoro tutaj pytanie padło o służb specjalnych, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego nie udowodniło. A że ministerstwo nie chce w ogóle się na ten temat wypowiedzieć, no to i nie udowadnia oczywiście tego faktu. No i otóż właśnie dla pana, jako człowieka, który się identyfikuje z myślą chrześcijańską, co jest odniesieniem sprawiedliwości? Jeden Bóg i jego dekalog, jedyny, czy też kanony społeczne, które mogą być zmienne? Czy eliminacja przestępcy, represja, izolacja, odstraszanie, jakiś inny? No właśnie, do niedawna odstraszanie było głównym celem kary. Stąd straszymy jakąś nieznaną bliżej, ale może dużą liczbę przestępców. Oczywiście było to założenie fałszywe, nikogo w ten sposób odstraszyć nie można. Natomiast człowiek był potraktowany jak przedmiot. Właśnie nim manipulowano, on służył do jakiegoś celu. Natomiast ten, który został ukarany, nigdy kary nie zrozumie, jeżeli ona nie jest sprawiedliwa. My możemy różne cele osiągać. Możemy próbować przez karę wychowywać, co na ogół życiem tego człowieka. Jeżeli on powie, że go skrzywdzono, to on się będzie uważał za ofiarę, a nie sprawcę zła, które no, pewnie było powodem, że został skazany. Czy istnieją sytuacje, w których jedyną stosowną karą jest śmierć? Ja jestem przeciwko karze śmierci, dałem temu wielokrotnie wyraz. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji i w kulturze XX wieku nie da się kary śmierci usprawiedliwić. A pan profesor w życie pozagrobowe wierzy? Wierzę. Czy śmierć doczesna, poprzedzona pojednaniem z Bogiem, nie może być wyzwoleniem zarówno dla zbrodniarza, jak i dla społeczeństwa? No, tak myślano w średniowieczu i dlatego w średniowieczu tolerowano karę śmierci. Najpierw ktoś był, wyspowiadał się, został rozgrzeszony, przyjął sakrament, a potem tracił, cóż, te ciężkie, bardzo niemiłe życie, dla przestępcy nieraz rzeczywiście bardzo niemiłe, nic się złego nie stało. W współczesnej kulturze tak tego uzasadnić nie można. Życie stało się ogromną wartością. A czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że postulat zniesienia kary śmierci mógł się wykształcić w społeczeństwach? Interesujące, łatwe, a może nawet porywające. Ja myślę, że wiele, wiele wieków temu tak życia nie traktowano. Ono nie było takie. Czy i w jakim stopniu... Anglosaskie opiera się na precedensach, to znaczy sądownictwo tworzy prawo. W Polsce Ludowej były takie próby, mianowicie Sąd Najwyższy miał prawo wydawać wytyczne wymiaru sprawiedliwości, które wiązały inne sądy. W ten sposób łamano zasadę trójpodziału władz, bo
nie tylko, że Sąd Najwyższy jak gdyby był prawotwórcą, ale wiązał ręce innym sądom. W Polsce nie ma wyższych i niższych sądów. Każdy sędzia orzekający w konkretnej sprawie jest absolutnie samodzielny, niezawisły i on decyduje o tym, jaki wydatek. A co to są te orzecznictwa Sądu Najwyższego, które spotykamy? Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego to jest publikowany zbiór najważniejszych chyba orzeczeń, które niewątpliwie wywierają wpływ, ale poprzez autorytet. One nie wiążą sądów niższej instancji, wiążą w konkretnej sprawie, w której Sąd Najwyższy jako instancja odwoławcza czy w trybie rewizji nadzwyczajnej wydał określone orzeczenie. No niemniej Sąd Najwyższy o tyle wpływa na orzecznictwo wszystkich sądów, o ile potrafi właściwie uzasadnić swoje orzeczenie, przekonuje tym uzasadnieniem, no i ma odpowiedni autorytet. Jak go nie ma, to nie powinien. Ktoś się z nami połączył. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Dobry wieczór, panie profesorze. Moje nazwisko Gałkowska, ponieważ kłaniam się pięknie i nie występuję jako inkognito. Chciałam zapytać, czy pan profesor uprzejmie wie o tym, o nieprawdopodobnym skorumpowaniu policji i prokuratury w Garwolinie. Wiem to z autopsji, ponieważ mojego syna sprawa się zakończyła we środę. Mogę tego życzyć. Dziękuję pięknie za odpowiedź. Nic nie wiem o korupcji prokuratury i policji w Garwolinie. W ogóle tego rodzaju informacje do mnie nie docierają. Myślę, że właściwym adresatem pani skarg czy informacji powinien być prokurator generalny czy prokurator wojewódzki, ewentualnie jakieś odpowiednio wysoko usytuowane władze policyjne. Ja po prostu nie jestem o tym informowany i praktycznie biorąc nic nie mam do zrobienia. Mógłbym tylko tym osobom przekazać informacje, które pani by mi pora chciała udzielić. Pora kończyć rozmowę z etykiem prawa, zacząć rozmawiać z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Powiedzmy naszym słuchaczom, jakie są uprawnienia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Czy można go nazwać panem życia i śmierci? O nie, oczywiście, że nie. Po pierwsze, ja właśnie jestem jedynym sędzią Sądu Najwyższego, który nie orzeka. Nie orzeka dlatego, że ciągle mam uprawnienie do wniesienia rewizji nadzwyczajnej. Są dwie osoby, w zasadzie trzy w Polsce, które mogą taką rewizję wnieść. Minister Sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego z urzędu, rzecznik praw obywatelskich, w pewnym zakresie spraw minister pracy, płacy i spraw socjalnych. Otóż jeżeli wnoszę rewizję, jeżeli skarżę orzeczenia, często i Sądu Najwyższego, orzeczeń sam. Mam nadzieję, że gdy w Polsce wprowadzi się kasację i ja utracę te uprawnienia, to nastąpi niedługo. No może się znajdę w jakimś składzie, tylko boję się jednego. Jak się znajdę, zaraz powiedzą, och co za specjalna sprawa, pierwszy prezes orzeka. I będą szukać jakichś znajomości, powiązań, nadzwyczajności. To by mnie powstrzymywało. Ostatnio zostały wniesione poprawki do ustawy o sądach powszechnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł zastrzeżenia. Jakie to zastrzeżenia i czy pan je podziela? Wprowadzono przepis natury ogólnej, który mówi o tym, że sędzia, który naruszył ten podstawowy obowiązek bycia niezawisłym, może w specjalnym trybie, ale odpowiednio zresztą prawnie zabezpieczonym, odpowiadać dyscyplinarnie przed sądem składającym się z sędziów wybranych przez sędziów. W dwóch instancjach, z możliwością rewizji nadzwyczajnej itd., itd. Niemniej profesor Zieliński mówi, nie jest do tego tu można dyskutować, ale ona jak gdyby powoduje, że można sędziego za 20 lat pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej za to, co on zrobił teraz. A wobec tego w międzyczasie można by wywierać na niego naciski. Temu się sprzeciwia profesor Zieliński. Ten argument, który podałem, ja sam użyłem w Sejmie, kiedy inne rozwiązanie proponowałem. Natomiast pewnie z profesorem Zielińskim różnilibyśmy się co do tego, czy w ogóle tego rodzaju weryfikacja jest potrzebna bardzo wąskiej grupy sędziów. Na szczęście kilkunastu, najwyżej paru dziesięciu osób. Ja uważam, że tak, dla większego uwiarygodnienia sędziów, ale w sposób jednorazowy, ewidentnie no, związany z przeżyciami ostatnich lat 50 czy 45, który by w określonym czasie zakończył całą tę procedurę i uwiarygodnił przed społeczeństwem wszystkich sędziów, którzy nieraz są wrzucani do jednego worka. Przecież zdecydowana większość sędziów niczym się nie splędziła. W starożytnych społeczeństwach często rządzili starcy. Po prostu kto powinien być sędzią? Jakie warunki powinien spełniać taki człowiek? Och, tutaj oczywiście jest tych warunków bardzo dużo i intelektualnych, i moralnych, i z punktu widzenia kwalifikacji.
Na pewno jest to takie łatwe, zawód sędziowski wcale nie jest atrakcyjny. Wśród innych zawodów jest jednym z gorzej płatnych. Jeśli chodzi o zawody 1989 roku, mają zakazane należenie do partii politycznych i prowadzenie działalności politycznej. No, od tego czasu upłynęło kilka lat. Sędziowie w Polsce od blisko 4 lat są bezpartyjni. Nasz numer 20 79 11. Czekamy na Państwa dalsze telefony. Nadeszło kilka listów. Dziękujemy za te, które przyszły. Jarosław Kret. Szanowny Panie Profesorze, czy w czym w Pańskiej ocenie był PRL? Formą protektoratu, okupacją radziecką czy ułomnym państwem? Ja na ten temat wielokrotnie odpowiadałem, mówiąc, że było to państwo, które nie można było zaliczyć jako trzecia Rzeczpospolita i dlatego kiedyś dramatycznie pytałem, czy my budujemy trzecią czy czwartą Rzeczpospolitą. Mieliśmy Księstwo Warszawskie w okresie napoleońskim, po Kongresie Wiedeńskim mieliśmy Królestwo Polskie z carem jako monarchą. Otóż były to jakieś państwa polskie, ale szalenie ułomne, ograniczonej suwerenności. Ja bym PRL wstawił tutaj jako trzeci taki przykład. Czy w kompetencjach Sądu Najwyższego leży uchylenie wszystkich stalinowskich złodziejskich dekretów i ustaw? W Polsce zrealizowano zasadę trójpodziału władz. Na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Akurat do tego to by się nadawała władza ustawodawcza, bo ona zmienia ustawy, może zatem uchylić. Czy można wszystkie stalinowskie ustawy uchylić? No uchylono już bardzo wiele. Zostały jeszcze ślady w kodeksie karnym. Zresztą ten kodeks karny, jeszcze jak byłem wiceministrem, został przygotowany w zupełnie nowej formie, zresztą z trzema innymi kodeksami karnymi. Niestety nie udało się tych kodeksów przez Sejm przeprowadzić. Zresztą myślę, że tam jest za dużo prawników, żeby przeprowadzić tak ładnie. Kolejne pytanie na temat, właściwie na temat prawa własności. Ale czy jesteśmy państwem prawa? Jeśli tak, to jakiego? Zasadnicze pytanie. O, to wielki problem. Ja myślę, że prawny naszego kraju, część przepisów, które obowiązują, pamięta jeszcze. Natomiast tu na pewno i prokurator, i sąd musiałby się zastanowić, czy społeczne niebezpieczeństwo tego czynu jest, czy go nie ma. Są tacy, którzy mówią, no jak prasa coś podnosi, to prasa to robi w interesie społecznym i wtedy cech przestępstwa nie ma. No rzecz jest oczywiście bardzo dyskusyjna, można różnie o tym mówić. W każdym razie artykuł 1 kodeksu karnego wyraźnie mówi, że czynem przestępnym jest nie tylko czyn zawiniony i zakazany w okresie jego popełnienia, ale też społecznie niebezpieczny. Czyli jakoś kwalifikowany z punktu widzenia tego, czy on naprawdę przynosi szkodę, czy jej nie przynosi. Prawo nie działa wstecz. Czy oskarżenie Baksika i wszystkich twórców oscylatora o to, że dobrze sobie radzili na pograniczu prawa z naszym systemem bankowym, uważa pan za znajdujące się u steru władzy, znajdują się pod szczególną ochroną prawną? Ostatnio dużo hałasu narobiło oskarżenie młodych ludzi, którzy coś tam powiedzieli przeciwko prezydentowi Lechowi Wałęsie. Jest taki artykuł, między innymi 200... Pana sygnały o naciskach wywieranych na sędziów. Jakiego typu mogą to być dzisiaj naciski? Ja się z takimi sygnałami nie spotkałem, ale oczywiście nie jestem skrzynką listów i zażaleń, chociaż dużo do mnie piszą. Sąd Najwyższy jest na pewno niezawisły. Jedna z podstawowych funkcji, jaką ja pełnię, to jest zabezpieczenie niezawisłości Sądu Najwyższego. Nie sprawia mi to kłopotów. Jeśli chodzi o inne sądy, to one są tak zabezpieczone od strony gwarancji niezawisłości, no znacznie bardziej niż na zachodzie Europy, że to tylko jeżeli ktoś bardzo chce być niezawisły, nie niezawisłym, jest nie niezawisłym. Ale to naprawdę jest cecha charakteru, której nie należy nikomu zazdrościć i takie osoby powinny wyjść z wymiaru sprawiedliwości. W jednej ze swoich publikacji napisał pan, że większość wyroków zapada przy pustej sali sądowej, ale są takie wyroki, które zapadają w świetle Jupiterów. Czy procesy pokazowe w jakimkolwiek sytuacji mogą mieć sens? Pokazówka przecież jest pewną formą manipulowania opinią publiczną. Pamiętam, jak w okresie stanu wojennego w różnych salach sądowych różne głośne procesy odbywać, zakładano odpowiednie urządzenia, prawda, jakieś tam wizjery, po cichu filmowano, a potem wszystkie te taśmy szły do kosza, bo
uniewinniono z tego podejrzanego, oskarżonego, albo zapadł wyrok w zawieszeniu i nigdy go opinia publiczna nie obejrzała. Natomiast wyrok był dostatecznie surowy i dostatecznie, że tak powiem, głośno potępiał antysocjalistyczne wybryki, to się ukazywał. No, typowa manipulacja. Co pan prezes sądzi w takim razie o procesie zabójców ojca Powiełuszki? No, ja myślę, że władza ludowa była zmuszona do takiej formy procesu, który nie był procesem stricte pokazowym, bo go w telewizji nie oglądaliśmy, ale dopuszczono cały szereg osób, o których było wiadomo, że przekażą opinii publicznej to, co usłyszały i widziały. W tym sensie oczywiście był to wyjątek. To był taki proces pokazowy, jak gdyby wymuszony jarę bur wobec normalnych celów władzy. Pan profesor jest specjalistą od spraw nieletnich. Do jakiego wieku kara może mieć naprawdę wychowawczy charakter? No, ja myślę, że to zależy od rodzaju kary. Jeżeli mama mówi Jasiowi, że go nie będzie kochać, jeśli jeszcze raz, to są podstawą wychowania i my z tego nigdzie nie zrezygnujemy. Oczywiście można mieć co do różnych kar takie czy inne poglądy, ale z kar się nie zrezygnuje. Natomiast nasz kodeks karny nie zna kar w stosunku do... Mówi o niedostosowaniu społecznym dzieci z tak zwanych środowisk kryminogennych. Pan się tym zajmuje specjalnej podatności na... Byłem sędzią dla nieletnich, opiekowałem się dzielnicą Praga Południe, która miała powiedzmy Rembertów czy Kamionek z bardzo złą opinią, ale równocześnie miała takie regiony jak Saska Kępa, gdzie przestępstw było oficjalnie mało. Niemniej te, które to odcierały, to one były dość charakterystyczne, bo tam były takie zabawy z gwałtunkami, jak to wtedy nazywano. Często rodzicom udało się zatrzeć wszystkie konsekwencje, nikt sądu czy milicji nie zawiadomił. Ale tam była specjalna forma wykolejania się tej złotej młodzieży rozpuszczonej, pełnej, przekonanej o swojej bezkarności, która na pewno wymagała zdyscyplinowania. Jakieś kłopoty z telefonami? Jarosław Kret, pytanie. A młodzieży. Wszyscy dobrze wiemy, jakie mamy problemy, jakie problemy w tej chwili są z handlem narkotykami. Jak zostanie, kiedy zostanie w końcu prawnie rozwiązana kwestia handlu narkotykami w Polsce? W tej chwili przygotowano pewną nowelizację. Ona nie została, nie stała się prawem, bo właśnie Sejm został rozwiązany, która rozszerza penalizację, czyli karalność przede wszystkim na pewne formy posiadania narkotyków w dużych ilościach. No a poza tym to wszystko zależy od sprawności ścigania. Występowano i słusznie częściowo przeciwko karaniu narkomana za to, że on jakąś dawkę narkotyku posiada. Ale teraz się okazało, że wielu narkomanów handluje narkotykami albo je wytwarza, żeby mieć narkotyki. Bo przecież to jest bardzo droga impreza. Ja myślę, że to trzeba połączyć racjonalne ustawodawstwo z naprawdę intensywną pracą policji. Często przechodzę przez krakowskie przedmieście, ja się orientuję, gdzie są ośrodki handlu narkotykami, a ja nie jestem specjalnie spostrzegawczy. Myślę, że dzielnicowy z tego terenu wie znacznie więcej. Czy przy osądzeniu nieletnich stosowana jest zasada zbiorowej odpowiedzialności dzieci i rodziców? Nie. Natomiast bardzo często zdarza się w ten sposób, że nawet w sprawach karnych, tych w cudzysłowie, nieletni jest inaczej traktowany przez sąd ze względu na to, jakich posiada rodziców. Powiedzmy, jeżeli dwóch chłopców dopuściło się włamania razem do jednego sklepu. Jeden jest niezłym uczniem, ma prawidłową rodzinę, nieźle się uczy, a drugi ma matkę prostytutkę, ojca alkoholika, wielokrotnie stawał przed sądem, oczywiście w sposób niezawiniony, w sensie takim, prawda, etycznym, dlatego że on w takich warunkach był wychowany, nieraz do tego zmuszony. Otóż sędzia będzie musiał inny środek orzec w stosunku do pierwszego, inny wobec drugiego. I oczywiście z punktu widzenia sprawiedliwości to będzie rażące. Z punktu widzenia skuteczności działania będzie konieczne. Sędzia musi tylko nieletniemu mieć to wytłumaczyć. W roku 85 stwierdził pan, że... To nie ja odmieniłem, zmiana sytuacji odmieniła. Przecież sędziowie byli stale pod presją coraz surowszego orzekania. Nieraz zresztą próbowali oszukiwać władzę. Stąd nie doszło u nas do sytuacji zupełnie zoologicznych. Opinia publiczna oczywiście uważa, że orzecznictwo było zawsze za łagodne. W stosunku do innych krajów Polska należała do czołówki tych, które miały na 100 tysięcy ilość tam siedzących w zakładach karnych. No, prawie goniliśmy Stany Zjednoczone, których nasilenie przez bardzo groźne przestępczości kilkakrotnie jest większe niż w Polsce. A w każdym razie kilkakrotnie
większe było dawniej, bo w tej chwili jest wzrost przestępczości wyraźny w wszystkich krajach Wolność dla wroków wolności. Rozumiem. Wolność to nawet wolność, która by wyłączała wolność. Oczywiście taka wolność nie byłaby wolnością, no tylko byłaby dla mnie. Ja rozumiem, że tolerancja polega na tolerowaniu, tolerancja jest pozytywna i negatywna zresztą, ale na tolerowaniu cudzych zachowań, które nawet no, na sferę mojej wolności, ale to musi mieć granicę. Adama Strzembosza, dziękuję tym wszystkim, którzy się do nas dodzwonili. Przepraszamy tych, którym się dodzwonić nie udało. Dziękuję Jarosławowi Kretowi, dziękuję panu profesorowi. Czekamy na państwa listy pod wskazanym adresem. Naszym najbliższym gościem za tydzień pan sędzia Sądu Wojewódzkiego, wojewódzki komisarz wyborczy Mieczysław Bareja. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w piątek o tej samej porze.